Bialskie Wodociągi zakończyły kolejny etap inwestycji wchodzącej w skład Zakładu Zagospodarowania Odpadów na Białce. W oficjalnym otwarciu wzięły udział władze Wodkanu, władze samorządowe wraz z naczelnikami, radni, a także posłowie i senatorzy. Odczuwaliśmy zagrożenie, że może być kłopot z zagospodarowaniem odpadów. Widzieliśmy również to, że w tak dużym mieście jak Biała Podlaska nie ma instalacji, która z prawdziwego zdarzenia, która by mogła zutylizować odpady na miarę wymagań XXI wieku. I uznaliśmy, że firma komunalna powinna pogodzić własne, powiedzmy, potrzeby związane ze stworzeniem możliwości do różnych metod zagospodarowania osadów pościekowych, jak również włączyć się w rozwiązywanie bardzo ważnego dla miasta problemu, jakim jest zagospodarowanie odpadów. Jest pan zadowolony z tego, co powstało? Generalnie jestem bardzo zadowolony, dlatego że te założenia, które przyjmowaliśmy przy planowaniu tego przedsięwzięcia, w pełni potwierdziły słuszność. Z jednej strony zaangażowaliśmy samorządy gminne do tego, żeby zapewnić wspólnie strumień odpadów komunalnych dla tego przedsięwzięcia, bo wiemy, że zarówno samo miasto nie jest w stanie tego zrobić, jak i również gminy nie są w stanie wybudować takiego zakładu. Koszty wybudowania ZZO wyniosły 94 miliony 700 tysięcy złotych, z tego 39 milionów to dofinansowanie Unii Europejskiej, a 10 milionów to fundusze miasta Biała Podlaska. Reszta to kredyty, pożyczki, częściowo umarzalne i wkład własny bialskiego Wodkan. Jest to zakład, który daje bezpieczeństwo w zakresie gospodarki odpadami dla mieszkańców Białej Podlaski. Duma jest tym bardziej większa, że to bezpieczeństwo daje także dla większego regionu, dla 160 tysięcy wokół, 190 tysięcy wokół, co oznacza, że wszyscy wokół mieszkający traktują nasze miasto jako ośrodek regionalny, taki ważny ośrodek regionalny, drugi po województwie, bo taki on jest i na to zasługujemy. Zakład Zagospodarowania Odpadów na Białce w Białej Podlaskiej to kolejne, ale najważniejsze ogniwo tzw. Eco City Biała Podlaska. Obecnie bialskie składowisko uzyskuje bardzo dobre wyniki w zakresie recyklingu i dalszego przerobu odpadów. Jeszcze do niedawna każde 90 na 100 śmieciarek dowożących odpady na nieckę składową pozostawiało je tam niesortowane i magazynowane. Dziś udało się zejść do poziomu 39% śmieci, jakie lądują na składowisku. Aż 61% śmieci wytwarzanych w regionie Biała Podlaska jest wtórnie przerabiane. To jeden z najlepszych wyników w Polsce.